za tą ciężarówką, za niebieskim Renault. To właśnie niebieskie Renault, które ty teraz śledzisz, zostało załadowane i wyjechało z bazy. I drugi samochód również został załadowany, czyli ten biały man. I obaj panowie mają się spotkać gdzieś na terenie Śląska, żeby ten transport wyładować. Nasz informator dał nam cynk, że oni te wszystkie rozpuszczalniki, kwasy, oleje pomieszali ze starymi szmatami, wełną mineralną i watą szklaną. I to jest bardzo dużo substancji toksycznych. Drugi się zrzuca, niebieskie Renault. Dobra, skręć w prawo. Wyskoczysz? Wyskoczę. W tej chwili się rozładował i będzie odjeżdżał już. Nie to wierzę. Czujemy się, jakbyśmy żyli na bombie, tykającej bombie zegarowej w związku z tym, co w tej chwili po sąsiedzku. W tej chwili jesteśmy na Śląsku. Po całej nocy obserwacji o godzinie 5 nad ranem ciężarówka, którą sygnalizował nam informator, wyjechała. O kurczę, czekaj, coś zrobił. Awaryjny włącz, jedź. Mógł się strzelić. No, mógł się strzelić. Na stację? Na stację, oczywiście. Więc teraz się zaczyna, wiesz, zabawa w kotka i myszkę. Każda kontrola w tej spółce, każda, kończyła się protokołem kontroli, w którym było wyszczególnione mnóstwo nieprawidłowości. Ta spółka nie postępuje zgodnie z pozwoleniami. Będziemy wrzucać w tej chwili do ciężarówki, do tych odpadów. Będziemy wrzucać urządzenie namierzające, a jednocześnie do tego słoika będziemy pobierać próbkę tego, co się tam w środku znajduje. Uff, po śmierci Maciek. No. Zapytam na garść tam w środku. Pytam pana jako inspektora, czy wrzucenie na przykład do ziemi odpadów niebezpiecznych, farb, lakierów, zmieszanych z nie wiadomo jeszcze czym, czy stwarza zagrożenie? Tak, ta spółka w ten sposób, postępując z tymi odpadami, w ten sposób sprawia zagrożenie dla samego środowiska. Tutaj ja nie mam pod tym względem wątpliwości. Jeżeli dostanie się to poprzez wody gruntowe do naszego organizmu, naraża nas po prostu zwyczajnie na utratę zdrowia. Dobrze, pokażę, jak to wygląda w tej chwili. Ta czarna kropka to jest nadajnik umieszczony w butelce po oleju, ta zielona kropka to jesteśmy my. No i widać, że 13 metrów od nas znajduje się nadajnik dokładnie. I teraz trzeba czekać tylko, że on ruszy, nie?